Cześć wam wszystkim. Już jesteśmy w Łodzi na Mistrzostwach Świata Super Enduro. Jak widzieliście chwilkę wcześniej, jechał Tadek. To było takie okrążenie dla wszystkich zgromadzonych i kibiców i zawodników. To jest takie nagranie z pierwszej osoby na GoPro i to będzie właśnie na internecie wrzucone na stronie internetowej. I on właśnie jechał, mówił co znajduje się na trasie, jakie są przeszkody. No i dzięki temu mogliśmy sobie to zobaczyć mniej więcej, jak trasa leci, jak ją Tadek właśnie pokonuje, gdzie skacze, gdzie leci na potrójną hopę, gdzie robi singielkę i robi dubla. Więc to właśnie nam delikatnie zaobrazowało to wszystko i możemy sobie to właśnie przespać się z tym i być już troszkę bardziej przygotowany na jutrzejszy dzień. Już jestem zapisany, zaraz idę na odprawę techniczną, odbiór motoru zrobimy i w sumie już jesteśmy załatwieni. Opaski mamy, opaska rajdera, więc będzie fajnie, będzie fajna zabawa. Całe szczęście w ogóle zawody się odbywają, bo było duże prawdopodobieństwo, że po prostu wejdą obostrzenia i znowu się nie obędą. Ale trzymaliśmy mocno kciuki i jednak są. Teraz przelecimy sobie ogólnie cały tor. Tutaj mamy belki. To są takie belki singlowe, ewentualnie można skoczyć podwójnie, czyli z jednej na drugą, bądź połknięcie jednej, skok. Tu mamy kamienie i bardzo głęboki piach, taki kopiący się. Tutaj właśnie mamy belki, które do przeskoku, zakręt i tutaj jest, na tych belkach jest bardzo problematyczny napęd, bo jak tutaj jedziemy sprosta, to jest jeszcze ta prędkość, ale już z zakrętu 90 stopni, znaczy no 90, 180 zakręt wracający i tam jest problem, bo nie ma napędu. Tu mamy zakręt bez bandy, wpadamy, skok, tam jest jakby lądowanie jest troszkę dalej, więc musimy przelecieć dalej poza tą belkę, nie lądować tylnym kołem na belce. Później lecimy sobie skok, lądujemy na takim stoliku, ze stolika przeskok znowu na dół. I tu mamy taką długą hopę. Pan koparkowy nam troszkę ją rozwalił. Na filmie statkiem, co jechał, fajnie widać to lądowanie, wybicie z lądowaniem. Na początku skoczył jakby do środka i później przeleciał do jakby tą potrójną hopę przez całość. Zobaczymy, jak będzie się brało tą prędkość stamtąd, żeby był bezpieczny napęd. Jak nie, no to będziemy właśnie lecieć na środek. Później jest przejazd przez belki, to jest taki przejazd techniczny. Jedna belka do połknięcia, przeskok z dziurą, belka do połknięcia i znowu przeskok. I tak jest przez chyba 3 razy pod rząd. Później mamy zakręty lewo, prawo i ten słynny łódzki podjazd po schodach. Wyjeżdżamy aż za ten baner, za banerem nawrotka i tam, gdzie mamy tablicę finish, jest duży skok z opon, z dziurą pomiędzy lądowaniem a wybiciem i znowu zakręt, drugi zakręt. Są tam właśnie takie małe hopki, takie spowalniacze można to nazwać, takie ukośne. Nie ma tam po prostu jest wsadzona belka i delikatna taka górka. Później mamy drugiego spowalniacza, troszkę większego. Tadek akurat na nim skoczył, nie zwalniał, tylko na rozpędzie wziął i skoczył na płaskie. I później jest techniczna sekcja kamieni. Kamienie są śliskie, pokryte jeszcze piachem, taką wodą zmarznięte. Troszkę to na pewno jutro będzie lepiej niż dziś, bo na razie, no tak jak mówię, jeszcze to nie zeszła z tego wszystkiego ta cała rosa,
woda. Później mamy zakręt, przeskok, dość mocne wybicie i mocne lądowanie, strome po prostu z nachyleniem. No i wracamy po tym w technicznych kłodach i piasku. Więc tak właśnie prezentował się tor. Idziemy właśnie teraz na odprawę techniczną, zobaczcie jak to wygląda. No i w sumie będziemy się już raczej widzieć kolejnego dnia. Pozdro! O! Jest boss! Tak właśnie wygląda kontrola techniczna. Jest sprawdzane opony, atesty. No w sumie wszystko. Szprychy są wszystkie. Rollgas. Coś nie jest zepsute. Tak samo homologację kasku, jak i ochraniacza. O, wszyściutko jest dokładnie tak sprawdzone. A tak właśnie wygląda paddock. To jest strefa dzieci. Tam jesteśmy my, junior i prestiż. Tak właśnie to wszystko wygląda. No i sprawy załatwione. To, co musieliśmy zrobić, czyli odprawy, wszystkie zrobione. Tak właśnie wygląda paddock. Tutaj będziemy czekać po prostu na swoją kolej. Więc uciekamy do hotelu, idziemy się przespać i jutro już najprawdopodobniej o godzinie 8 tu będziemy i szykujemy się do już następnych startów. Wiadomo, jeszcze będzie meeting odprawy, kontrolę toru, więc jeszcze troszkę zejdzie. No, przewidziany czas w ogóle naszego startu, treningu pierwszego, jest mniej więcej godzinie 11. No i później już będzie stosunkowo coraz, będą po prostu zmiany, następna klasa, następna, po prostu to się dojdą wszystkie klasy do końca i znowu od nowa to samo, no i tak do wieczora, więc jazdy będzie bardzo dużo. No, więc do zobaczenia, idziemy spać, dobranoc, trzymajcie się i do zobaczenia jutro, a wy to zobaczycie. No i tak, kolejny dzień, jesteśmy już właśnie po treningach, które leciliśmy sobie całą trasę, przygotować się do kwalifikacji. No i tak, trasa bardzo przyjemna, jest fajnie miękko, w miarę jest dość duża trakcja, więc ten motor jest bardzo szybko się rozpędza. Przeszkody nie są jakoś strasznie może i trudne, ale na prędkość jest bardzo, bardzo duża. Strasznie przypominają mi te zawody, trochę te ze Stanów Zjednoczonych, co właśnie tam jest taka specyfikacja, dużo jest takich przeszkód skocznych. No, jest delikatny, mam problem z belkami, tam tak zwanym Matrixem, bo nie mogę tam wyczuć prędkości i cały czas uderzam po prostu silnikiem w dół. No i tak samo startowali moi podopieczni, z którymi trenuję w Nowym Targu, w Dąbrowie Górniczej, co przyjeżdżają do mnie na treningi. Spisali się, wszyscy się zakwalifikowali, więc jadą później na wyścigu finałowym o godzinie 19. Będą się ścigać z tą dużą publicznością, są przy tej wielkiej arenie. Będą jechać i walczyć z zawodnikami międzynarodowymi, bo przyjechało dużo zawodników z Niemiec, z Czech i z Węgier. A teraz właśnie czekamy na treningi Prestige, tam gdzie jedzie Tadek, Łażusiak, Johnny Walker, Billy Bolt. Bo musimy jeszcze delikatnie skorygować to do moich kwalifikacji, żeby sobie dać radę.
teraz leciał bieg kwalifikacyjny, ostatniej szansy klasy junior. Ostatnia szansa, czyli przechodzi najlepszych czterech od startu, start wspólny, ścigają się wszyscy, ci co się nie dostali z kwalifikacji, w kwalifikacjach się dostawało 10. I my mamy taką samą sytuację z kwalifikacji, 10 przechodzi, a później jest bieg ostatniej szansy, z którego przechodzą tylko 4 zawodników, start z bramki startowej, to właśnie Dionek, tam jest. Ja jestem po kwalifikacjach jako trzeci, więc zadowolony, startuję jakby z tej pierwszej linii i będę wybierał miejsce startowe jako trzeci zawodnik, więc to jest dobry wynik. Jest parę rzeczy do poprawienia. Ja akurat startowałem w grupie C, czyli tej trzeciej, bo zaczynamy zawsze od A. Ja startowałem jako trzecia grupa po juniorach, prestiżu i swojej grupie. Naprawdę było rozjechana trasa. Tam na tym zakręcie, gdzie jest ta opona, no to tam już w ogóle nie ma ziemi, jeździmy po płycie. Bardzo wyżarło to, tą ziemię, te opony jak wchodzą. Jest, ta glina jest bardzo związana i ona wyrzuca. Ona nie rozdrabnia się na małe kawałki, tylko lecą takie właśnie kule. Rozwala po prostu trasę. I dużo było takich elementów jak belki, czy tam te opony, co jechałem. Zdarzyło się tak, że nawet nie doleciałem. Leciałem i uderzyłem środkiem silnika, nieprzyjemne. Wiem, że to odczuję, bo naprawdę z wysokiego lądowania leci się płytą centralnie na silnik, więc na opony, więc bardzo niefajnie. Teraz dość długa przerwa, jest dopiero na te biegi finałowe, pewnie około 18, czyli mamy pewnie ze 3 godzinki przerwy. Więc idziemy się przebrać, zjeść coś i odpoczywamy. I zostaną nam 2 biegi finałowe. I tam się wszystko rozstrzygnie. Oby jak najlepiej. Wszystkim. Chciałbym zrobić delikatne podsumowanie tego wszystkiego, co się tam właśnie wydarzyło na Super Enduro. Przede wszystkim jestem bardzo zadowolony z mojej jazdy, bo w sumie walczyłem w pierwszym biegu finałowym od samego początku do samego końca, bez jakichś tam większych potknięć. Na pierwszym okrążeniu, na jednym z pierwszych zakrętów coś tam mi delikatnie ujechało,
To straciłem może jedną, dwie pozycje, czyli byłem gdzieś koło czwartego miejsca, ale szybko odrobiłem i w sumie od samego początku do samego końca jechałem na tej trzeciej pozycji. Jednym takim z większych błędów w tym pierwszym biegu to było po prostu to, że najeżdżając na kamienie stwierdziłem, że pojadę jednak prosto inną trochę ścieżką, co spowodowało to, że się właśnie zaklinowałem. Jak to się stało? No to zaczął dojeżdżać do mnie czwarty zawodnik i to właśnie ostatnie okrążenie było takie na żyletki. Jeśli chodzi o bieg drugi finałowy, jechaliśmy w odwrotnej kolejności, czyli ja ustawiałem sobie miejsce jako trzeci od końca, czyli druga linia, najbardziej wysunięty z lewej, czyli jadę po szerokim okrążeniu, w szerokim zakręcie. No i w tym momencie wszyscy wyjechaliśmy, ja trochę zwolniłem i zaciąłem na krótki. To była bardzo dobra decyzja, bo wszyscy się wypchnęli po szerokim, ja pojechałem wtedy po krótkim. No i tam paru zawodników wyprzedziłem. Później na kamieniach zaczęła się tam kotłowanina, udało mi się w miarę szybko przejechać. No i był mój błąd, bo wjeżdżając na jeden z zakrętów uślizgło mi koło, spadły mi nogi. No i zchytrzyłem się, zamiast przejechać opony, to była taka skocznia z opon, zamiast przejechać po niej powoli, no to ja stwierdziłem, że skoczę. No i skacząc w powietrze wysadziło mnie tak do pionu i nie mogłem nacisnąć tylnego hamulca, bo nogi miałem z boku, nie na podnóżkach i motor mi uciekł, odjechał. No i ja z ostatniej pozycji musiałem znowu nadrabiać i udało mi się wrócić na trzecie miejsce. Dopiero na ostatnim okrążeniu objechałem, myślę, że dwóch zawodników. Jednym to naprawdę przed samym końcem, przed metą na Matrixie stanął. Udało mi się go wyprzedzić, więc bardzo zadowolony. Tak jak mówiłem, sezon niby skończony, a jednak nie. Startujemy teraz w Mistrzostwach Europy. Następna runda na Węgrzech, bo miała być wcześniej, miała być w Niemczech, ale niestety przez sprawy covidowe przeniosła się dopiero na marzec, więc pierwsze jest Węgry, później Niemcy. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji, lajka, dzwoneczka, żebyście byli na bieżąco i strzelcie jakiś komentarz. Co by tu dalej robić? Pozdro, ja.